Zacznę tak od mojej lewej strony. Ksiądz Franciszek, ksiądz doktor Franciszek Kościelski głosił na swoje kolekcje niedawno i pisał doktorat z nauczania księdza kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego, więc myślę, że będzie miał nam coś do powiedzenia w czasie homilii. Obok niego stoi nasz misjonarz, ojciec Tadeusz Mazurkiewicz z Brazylii, przyjechał do nas teraz na kilka miesięcy. Wcześniej też bywał, a 50 lat spędził w Brazylii i jest naszym takim kochanym rodakiem. Cieszymy się bardzo, że możemy znowu z nim tutaj być. Po mojej prawej stronie stoi ksiądz Janusz Gzik, proboszcz parafii Matki Bożej Pocieszenia. Piękny tytuł Matki Bożej Pocieszenia. Pewnie też Matka Boża będzie się z nami, za nas też modliła i pocieszała tych, którzy tego potrzebują. Z Krasnego Stawu przybył jako taki duszpasterz rowerzystów. Jeździ rowerem. Wiecie, każdy ksiądz ma jakieś swoje dziwactwa. Ja na koniu, ksiądz Janusz na rowerze, ale pielgrzymujemy. Kiedyś któregoś dnia zajechał do mnie właśnie rowerkiem z Krasnego Stawu, tak nieoficjalnie, a dzisiaj jest z całą pielgrzymką. Bardzo się cieszę, że jest z nami. Witamy też pielgrzymów właśnie tych na rowerach. I oczywiście znacie dobrze księdza Błażeja Górskiego, dziekana dekanatu Szczebrzeszyn. Ksiądz Błażej jest oczywiście proboszczem w Zwierzyńcu i takie ma dziwactwo jak ja, czyli jeździ konno. Jest też kapelanem, prawda, braci łańskiej. O, pani potwierdza. I witam właśnie wszystkich też jeźdźców. Tu są dzidziaki pięknie ubrane, piękne dziewczyny, pięknie ubrane, na pięknych koniach. To jest klub jeździecki, sekcja jeździecka z Lipiny Nowej, z Deber, tak się chyba powinno odmieniać. Cieszymy się bardzo z panem trenerem Leszkiem. Oni są z nami już drugi raz, byli z nami, kiedy mieliśmy taki piękny orszak Trzech Króli. I są też inni łani, czyli dwóch dzielnych, przystojnych łanów i jak to, oni są wolontariuszami, tak można powiedzieć, ale należą do Straży Leśnej właśnie w Parku Narodowym Roztoczańskim. Tam stacjonują i teraz z nami są dzisiaj. I dwóch łanów takich ze szwadronu honorowego tu w naszej ziemi zamojskiej, 9. Pułku łanów, więc ksiądz kapelan jest właśnie ich kapelanem. No i wszystkich was witam, moi drodzy. Nie będę mówię wymieniał, bo trudno wszystkich wymienić, ale cieszę się bardzo z każdego i cieszymy się bardzo, że z nami jest wójt naszej gminy, który jechał na bryczce. Wiele przeżyć mieli tam, bo z koniem nie ma lekko, ale pan wójt jest dzielny człowiek, ze wsi pochodzi, więc się nie bał pewnie, ale pani Alicja, przewodnicząca naszej rady gminy, też miała dzisiaj przeżycia nieziemskie, bo co tam się działo na tej bryczce, to myśmy widzieli, ale cieszymy się, że dotarli szczęśliwie i że są z nami i z takim pięknym, no z takimi emocjami, przeżyciami dotarliśmy z relikwiami i wam wszystkim za tą piękną wędrówkę, za piękne pielgrzymowanie. Też była grupka, rano pogłosowiłem pielgrzymów pieszych, dzielnie sobie pewnie doszli, więc też ich serdecznie witam i was wszystkich, którzy przybyliście samochodami albo innymi pojazdami. Po tym długim wstępie już wystarczy, ale cieszę się bardzo z każdego z was i oddajmy Bogu chwałę dzisiaj, wiecie, bo szczególny dzień, kiedy możemy tutaj właśnie oddawać cześć takiemu wielkiemu Polakowi, najpierw Panu Bogu oczywiście, w dzień zmartwychwstania i dzień wniebowstąpienia, ale też naszemu kardynałowi kochanemu Stefanowi Wyszyńskiemu. I byśmy mogli dobrze się modlić w tych intencjach, które mamy w swoich sercach, to za chwilę będziemy przepraszali Pana Boga, a ja podam takie szczególne intencje. Przeto błagam Najświętszą Maryję Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, niech nas doprowadzi do życia wiecznego. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Pierwszą książką napisałem Teofilu o wszystkim, co Jezus czyni i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje. Ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Pan wśród radości wstępuje do nieba. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu, bo Pan Najwyższy straszliwy jest wielkim królem nad całą ziemią. Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, Pan wstępuje przy dźwięku trąby,
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie. Śpiewajcie królowi naszemu, śpiewajcie. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście widzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody. Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jezus powiedział do swoich uczniów: tak jest napisane, Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom. Kochani siostry i bracia w Chrystusie Panu, zgromadzeni na tej mszy świętej, w czasie której odbywa się instalacja relikwii wielkiego Polaka, wielkiego kapłana, a przede wszystkim wielkiego człowieka. Ale ta osobowość była tak wielka, miała tak doniosłe znaczenie, że współcześni jemu i potomni nazwali go prymasem tysiąclecia. Jest mi ogromnie miło tutaj stanąć w tym miejscu pośród was, którzy przyjechaliście z różnych stron, czy to w zaprzęgach konnych, czy w tej kolumnie rowerami, samochodami, czy pielgrzymką pieszą. Bardzo serdecznie dziękuję waszemu księdzu proboszczowi, księdzu Januszowi Dudziczowi, który zaprosił mnie do was z okolicznościowym kazaniem. Z księdzem prymasem łączy mnie to, że gdy wizytował moją rodzinną parafię księż Pol za Biłgorajem, to wśród tych kandydatów do bierzmowania był mój świętej pamięci ojciec. I przyjął sakrament bierzmowania właśnie od tego wielkiego człowieka, wielkiego kapłana, prymasa tysiąclecia. I tak się losy czasem toczą, że każdy z nas jest w jakiś sposób zdziwiony, dlaczego to tak, a nie inaczej. I ja też jestem zdumiony swoim życiem, że przecież mógłbym wybrać różną drogę życia, a jednak Pan Bóg mnie wezwał w szeregi kapłańskie i gdy wychodziłem z seminarium, napisałem magisterium z prymasa Wyszyńskiego, a później po kilku latach ksiądz biskup skierował mnie na studia doktorskie i napisałem rozprawę doktorską o prymasie tysiąclecia. I Bogu dzięki, że się udało ją opublikować, mam ze sobą i przekazuję ją waszemu księdzu proboszczowi do biblioteki parafialnej, żeby może ubogacić księgozbiór wielkiego Polaka, wielkiego człowieka, wielkiego kapłana, prymasa tysiąclecia. Księże Januszu, będzie mi bardzo miło, jak ksiądz proboszcz przyjmie ode mnie tą publikację książkową. Będę musiał czytać. Ale egzaminu nie będzie. Moi kochani, a teraz do rzeczy. Trzeba rękawy zakasać. Otóż niewątpliwie
Jest to bardzo piękna i historyczna uroczystość. Piękna, ponieważ sceneria instalacji relikwii błogosławionego prymasa Wyszyńskiego odbywa się tutaj w Marcinówce pośród, jak pisał nasz wiersz narodowy, pośród pól malowanych i przy tej kapliczce, którą namalował Hoffman. A dla mnie osobiście jest to taki moment jakby rozrzewnienia, zdumienia, moment takiego wielkiego uczucia, że jest nam dane przeżyć historyczną chwilę, ponieważ jest to też w jakimś sensie pamiątka wizytacji kanonicznej biskupa lubelskiego 25 maja roku pańskiego 1948 roku. Jak też wspominał wasz ksiądz proboszcz, w czasie II wojny światowej był tutaj w Żułowie i chodząc pewnie się modlił i patrzył w to niebo, kiedy Bóg ześle łaskę, żeby się wojna skończyła, żeby ten naród mógł wiarę wyznawać, bronić i postępować według zasad. I dlatego to dzisiejsze kazanie postanowiłem zatytułować Stefan Wyszyński, wysłannik Bożej Opatrzności, i niech ten temat jakoś nam towarzyszy w naszych rozważaniach o tym, jak wspomniałem, prymasie tysiąclecia. Ten Boży wysłannik, dzisiaj błogosławiony, był wysłany do narodu przede wszystkim umęczonego. Jak uczy historia, że ten naród to właściwie jakby nie schodził z Golgoty, nie schodził z krzyża. I ten wysłannik Bożej Opatrzności był wysłany do narodu więzionego przez różne totalitaryzmy i był wysłany do narodu ciągle zagrożonego od wrogich sąsiadów, którzy chcieli i udawało im się kroić nasz kraj przez konfidentów, tak jak dzisiaj chcą kroić przez wspólnotę do zniewolenia. I ten wysłannik Bożej Opatrzności był posłany do narodu przede wszystkim wierzącego, bo był ochrzczony w imię Trójcy Świętej. I wysłany do narodu, który wziął wraz z Chrystusem Jego Matkę, a jednocześnie uczynił Go swoją Matką poprzez śluby Jana Kazimierza, których dzisiaj nikt nie odwołał, ani nikt nie cofnął, i ona jest Polski Królową. Ten wysłannik Bożej Opatrzności został wysłany do narodu pogrzebanego przez zabory, wojny, jak mówiłem, totalitaryzmy. A jednak ten naród zmartwychwstał jak Chrystus, bo ten naród wierzył w zmartwychwstanie, w żywot wieczny. Jak uczył nas nasz prymas tysiąclecia, że naród polski ma szlachetne ambicje, aby podnosić jak Feniks z popiołów przez całe dziesiątki lat. Wierzyliśmy nie tylko w zmartwychwstanie Chrystusa, ale i w zmartwychwstanie ojczyzny. Wiara, że podniesione będą ciała ludzkie, jak dźwignięte było z grobu ciało Chrystusa. Ta wiara wszczepiona w życie narodu przez Kościół budziła ambicje, iż nie można się poddać niszczycielskiemu działaniu nienawiści i owocom śmierci. Przeciwnie, jak uczył prymas, należy podnieść czoło, dłonie i zabrać się do wyznawania wiary. Bo, moi kochani, ten wielki prymas tysiąclecia jako wysłannik Bożej Opatrzności przede wszystkim miał świadomość,
że Bóg powołuje go do służby i on służył człowiekowi, on służył ludzkiej rodzinie, służył narodowi, a przede wszystkim służył Kościołowi, który był i jest w narodzie. Bo jak uczy historia, były okresy w naszych dziejach, że państwo polskie nie istniało, chociażby przez te 123 lata niewoli. Nie było nas na mapie, wymazali nas, jakby nas nigdy nie było. Wchłonęli nas zaborcy. I prymas Wyszyński uczy, że owszem, administracyjnie, politycznie, terytorialnie nie było Polski, ale Polska istniała w rodzinie. Dlaczego? Bo Kościół był obecny, to znaczy Chrystus, Bóg Ojciec, Duch Święty, Matka Najświętsza. Bóg był obecny w rodzinie. Kościół był obecny w narodzie, chociaż nie miał on granic. I to dzięki właśnie Kościołowi, dzięki wierze Jezusowi i Matce Najświętszej powstał z martwych po 1918 roku. Możemy postawić pytanie, ten nasz wielki prymas tysiąclecia, charyzmatyk wręcz, brał skąd siłę? I odpowiadamy nie skądinąd, że miał jakiś program polityczny, gospodarczy, ekonomiczny, koniunkturalny, ale ten człowiek Bożej opatrzności brał siłę w swoim pasterzowaniu od trójjedynego Boga, od Chrystusa, któremu służył w Kościele przez posługę sakramentów i heroiczne oddanie. Moc i siłę wielki prymas miał z Ducha Świętego, aby z niego była przeogromna łaska i budzenie wiary w narodzie. W swoim służeniu i posługiwaniu wzorował się na tej, która w momencie boskiego wybrania nazwała siebie służebnicą pańską. I dlatego później prymas Wyszyński powiedział, że jeśli matka nigdy nie odejdzie od kołyski ani od grobu dziecka, to dlatego, że Maryja była wierna aż po krzyż, aż po Golgotę, aż po ten moment, gdzie trzymała martwe ciało Jezusa. A trzymając martwe ciało Jezusa, trzymała naród, który kochał Chrystusa, który został ochrzczony w imię Trójcy Świętej. I była matką, która chciała tulić do serca i chciała ocierać łzy. Z tego wzoru służebnicy pańskiej błogosławiony prymas, wcześniej biskup, ksiądz, uczynił główną siłę swojego pasterzowania w Kościele Jezusa Chrystusa, służąc narodowi polskiemu, czyli rodzinie ludzkiej, okrojonej z ziemi i zawężonej do Bogu i do Odry. Dlatego jego prymasowskie hasło brzmiało, przypomnijmy sobie, Soli Deo per Maria, czyli Najwyższemu Bogu przez Matkę Najświętszą. I nie przez przypadek, będąc w seminarium, zawsze w soboty czcił niepokalane serce Maryi. A gdy przyjął święcenia kapłańskie, to z mszą świętą prymicyjną pojechał na Jasną Górę, żeby tam oddać swoje życie, żeby Maryja dodawała mu sił, żeby była jego orędowniczką, pośredniczką i pocieszycielką. Ten prymas był mocny swoją wiarą w Boga, który jest Panem stworzenia. Był mocny swoją wiarą w Boga, który jest Panem dziejów człowieka poprzez Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, zmartwychwstałego, a dzisiaj liturgicznie, który wstępuje do nieba.
Był mocny swoją wiarą na wzór Matki Najświętszej, która była wierna od Nazaretu aż po Kalwarię, dlatego w niebo wzięta, ukoronowana na Królową. I to wpatrując się w jej wizerunek, w jej matczyne oczy, w jej oblicze, ułożył plan swojego życia, wszystko postawiłem na Maryję. Powtarzałem za swoim poprzednikiem, jeśli zwycięstwo przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. I moi kochani, dzisiaj my żyjemy w świecie konsumpcjonizmu, żyjemy w świecie materializmu, liberalizmu, żyjemy w świecie synkretyzmu, żyjemy w świecie poprawności. I możemy sobie postawić pytanie, a my na kogo stawiamy? Na kogo stawia współczesna młoda dziewczyna, która chce zostać w przyszłości żoną i matką? A na kogo stawia młody chłopak, kawaler, który myśli, żeby przeżyć piękną miłość i założyć rodzinę, dom? Na kogo on stawia? A na kogo stawiają nasi rodzice, którzy codziennie się spieszą, biegną? Na kogo stawiają? A na kogo stawiają ci, którzy są odpowiedzialni za losy Polski, za historię Polski? I wielki prymas mówi, wszystko postawiłem na Maryję. Chrystus uczynił go w kościele kamieniem węgielnym, skałą, łodzią piotrową, drogą dla narodu polskiego. I prymas czynił wszystko, aby Bóg był obecny w każdej duszy ludzkiej, aby był obecny w rodzinie, w zakładach pracy, w całym narodzie. Gdy prymasa oskarżyli, że chce zdradzić naród, chce zdradzić Kościół, wszystkich chrześcijan, to właśnie on w Warszawie przed aresztowaniem wypowiedział jakże ważne i piękne słowa. Gdy będę w więzieniu, a powiedzą wam, że prymas zdradził sprawy Boże, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas ma nieczyste ręce, nie wierzcie. Gdyby mówili, że prymas tchórzył, nie wierzcie. Gdy będą mówili, że prymas działa przeciwko narodowi i naszej ojczyźnie, nie wierzcie. I dodaje błogosławiony Stefan kardynał Wyszyński, kocham ojczyznę więcej niż własne serce i wszystko, co czynię dla Kościoła, czynię dla niej. Był człowiekiem bardzo odważnym i odpowiedzialnym, nikogo się nie bał. I takim człowiekiem władza się będzie liczyć, bo jeśli się ktoś boi, to go nie będą wcale uważać. To, co powiedział Michał Wołodyjowski u Sienkiewicza, który bywał w tych terenach, że albo się ciebie będą bali, albo śmiali. I właśnie prymas Wyszyński był człowiekiem odważnym, nie żeby leczyć swoją osobowość czy podnosić prestiż, bo tu chodziło o Łódź Piotrową, tu chodziło o Kościół, o wiarę, o naród, o dzieje, o całą historię i o przyszłość. I dlatego nie bał się władzy ludowej, mówiąc non possumus, nie możemy zgodzić się, żeby Cezara kładziono na ołtarze. Za to oczywiście przepłacił 3-letnim więzieniem, ale to 3-letnie więzienie okazało się jakże błogosławione, bo tam powstała wielka nowenna. Przed milenium chrztu Polski tam powstały śluby jasnogórskie. Tam powstał cały program przygotowań do tego, żeby naród polski godnie przeżył 1000-lecie wiary chrześcijańskiej. I chciał wielki prymas błogosławiony umocnić wiarę w Boga, czynić Królestwo Niebieskie, które ma być pośród nas. Dlatego wołał o miłość i sprawiedliwość społeczną.
To właśnie on mówił nienawiścią: nie obronimy naszej ojczyzny, musimy jej przecież bronić. Brońmy jej więc miłością. Naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w ojczyźnie, w której on dziś bili się najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych. Niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia przez miłość, która sprawi, że cały świat, patrząc na nas, będzie mówił o to, jak oni się miłują. Wtedy dopiero zapanuje upragniony pokój, zgoda i wzajemne zaufanie. Ten wielki prymas tysiąclecia zawsze niósł nadzieję tym, którzy byli umęczeni, pozbawieni jakby przyszłości, żyjący w pętach niewoli totalitarnej. Dlatego wołał, tak często słyszymy zdanie: piękną i zaszczytną rzeczą jest umrzeć za ojczyznę, jednakże trudniej jest niekiedy żyć dla ojczyzny. Można w odruchu bohaterskim oddać swoje życie na polu walki jako akt, ale to trwa krótko. Większym niekiedy bohaterstwem jest żyć, trwać i wytrzymać całe lata. I on właśnie dał przykład, że mimo trudności był wierny Kościołowi, był wierny Bogu i jakby cały czas był przy krzyżu Jezusa. Akcentował odpowiedzialność za swoje życie, odpowiedzialność za postępowanie. Mówił: nie można budować dziejów bez dziejów, nie można tworzyć historii bez historii, nie można myśleć o przyszłości bez przyszłości. Zawsze trzeba wracać do korzeni, jak wyrosły dąby. Widział wady narodu: pijaństwo, rozwiązłość, nałogi. Widział plan ateizacji i mówił, że naród musi powstać z kolan. I zostawił nam w testamencie słowa, które mają wartość ponadczasową. To zdanie warto zapamiętać, że Polska będzie albo chrześcijańska, albo jej wcale nie będzie. To są jego słowa. Dlatego, moi kochani, ten wielki prymas był człowiekiem opatrzności Bożej. Szczycimy się świętym Janem Pawłem II, bierzemy go za autorytet w swoich wypowiedziach, żeby podnieść swój prestiż, czynimy go hasłem sztandarowym dla swoich wypowiedzi. A to właśnie on, święty Jan Paweł II, powiedział o prymasie. Tuż po wyborze, po konklawę w 1978 roku w sali świętego Pawła VI w Watykanie. Co powiedział? Czcigodny i umiłowany księże prymasie, pozwól, że powiem po prostu, co myślę. Nie byłoby na stolicy Piotrowej tego papieża Polaka, który dziś pełen bojaźni Bożej, ale i pełen ufności, rozpoczyna nowy pontyfikat. Gdyby nie było twojej wiary, nie cofającej się przed więzieniem i cierpieniem, twojej heroicznej nadziei, twojego zawierzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry, tego całego okresu dziejów Kościoła w ojczyźnie naszej, które związane są z twoim biskupim i prymasowskim posługiwaniem. I z tego wielkiego prymasa tysiąclecia wyrósł święty Piotr naszych czasów. I moi kochani, kończąc, niech on wstawia się za tym naszym narodem, żeby wytrwał do końca Bogu, krzyżowi, Ewangelii i Matce Najświętszej. Ale żeby to się wszystko spełniło, żeby tak było, to posłużę się jeszcze hasłem z wielkiej nowenny: rodzina ma być Bogiem silna.
bo tylko z takich rodzin wyjdą ci, którzy będą wiarę wyznawać, bronić i postępować według zasad, i wtedy Polska będzie Polską i stworzymy historię na miarę naszej umiłowanej ojczyzny, w której chcielibyśmy żyć my i w której będą żyć ci, którzy przyjdą po nas. Błogosławiony księży prymasie, módl się za nami i módl się z nami. Amen.